Szanowni Państwo, jednym z głównych w tej chwili postulatów operatorów, o ile nie najważniejszym postulatem operatorów, a co gorsza jeszcze chyba niektórych gremiów rządowych, takich jak Ministerstwo Cyfryzacji czy Urząd Komunikacji Elektronicznej, jest postulat, by zliberalizować polskie przepisy dotyczące ochrony ludzi i środowiska przed polami elektromagnetycznymi. No, chciałbym się chwilę nad tym tematem zatrzymać. Jak się czyta opinie właśnie, czy operatorów właśnie, czy tych gremiów, o których mówiłem, to pierwsze, co się rzuca w oczy, to jest to, że polskie przepisy są przestarzałe, postkomunistyczne, że jesteśmy po prostu dinozaurami. Polska jest dinozaurem, jeżeli chodzi o ochronę przed polami elektromagnetycznymi. No i między innymi właśnie uzasadnia się to tym, że normy europejskie, generalnie no światowe, są zdecydowanie bardziej liberalne niż nasze. Proszę Państwa, ja chcę tylko jednym zdaniem właściwie powiedzieć, że, bo nie ma czasu na to, żeby to rozstrząsać bardziej dokładnie, w tych krajach tak zwanych zachodnich ochrona przed polami elektromagnetycznymi była oparta o efekt termiczny. To już tutaj zresztą padało, to stwierdzenie. To jest efekt bardzo dobrze udokumentowany, znany i rzeczywiście tysiące, o ile nie dziesiątki tysięcy publikacji o tym efekcie termicznym mówi. Natomiast w krajach bloku wschodniego, znowu tak użyjmy tego znanego określenia, normatywy w latach 70., pod koniec lat 60., na początku lat 70. były opracowywane w oparciu o ochronę przed skutkami nietermicznymi. Już tutaj pani profesor Bortkiewicz, no i nie tylko ona, mówiła, że te efekty nietermiczne są bardzo słabo udokumentowane. No, padały tutaj takie liczby, że w ostatnich latach jest coraz więcej dowodów na to, że te efekty istnieją. No, można byłoby się, że tak powiem, tutaj dyskutować na ten temat. W każdym razie niewątpliwie w tej chwili jesteśmy na etapie, że my tak naprawdę nie wiemy, nie mamy dowodu na to, że które z tych efektów są rzeczywiście ważniejsze. Niewątpliwie efekty nietermiczne istnieją, tylko czy one mają wielki wpływ na zdrowie człowieka, to tak jak powiedziała pani profesor Bortkiewicz, jest sprawa ciągle otwarta. Ja chcę tylko Państwu pokazać, to oczywiście wszyscy znacie na tej sali, może nawet głupio to pokazywać, jak wyglądają przepisy polskie na tle właśnie tych europejskich. Polskie to jest 7 V na metr, europejskie 61 V na metr. No jeżeli to przejdziemy w moce, to jest w Polsce 0,1 W na metr kwadrat, w Europie 10 W na metr kwadrat. Także no w zależności od tego, które weźmiemy wielkości do oceny, no to wyjdzie, że jeżeli będziemy oceniali gęstości mocy, no to polskie przepisy są stukrotnie ostrzejsze od europejskich. Natomiast jeżeli weźmiemy pole elektryczne, które w sumie jest jak gdyby no, pierwotne, tak? Bo tak, my nie mierzymy gęstości mocy. Gęstości mocy się nie mierzy, mierzy się natężenie pola. Nawet jeżeli miernik nam pokazuje gęstość mocy na wyświetlaczu, to tak naprawdę zmierzyliśmy jakieś tam natężenie pola. No to jeżeli to sobie zmierzymy, no to okaże się, że polskie przepisy są 5 do 10 razy, w zależności od częstotliwości, 5 do 10 razy ostrzejsze niż przepisy europejskie. Ten argument, że my jesteśmy, prawda, skansenem postkomunistycznym, no nie są oczywiście, jak Państwo doskonale sobie zdajecie sprawę z tego, prawdziwe. Polska, jak widzicie, no, jest tutaj.
I wszystko, co jest na lewo, to są przepisy albo takie same jak w Polsce, albo ostrzejsze. No nie można Szwajcarów uważać za skansen postkomunizmu czy mieszkańców Brukseli, no ludzie, czy Toronto. No tego typu argumenty zakrawają trochę o śmieszność. W związku z tym ja bym radził właśnie tym, którzy używają takich argumentów, żeby jednak przestali na ten temat tego używać. Proszę Państwa, zasada ostrożności. Pani radna Patena tutaj nam mówiła we wstępie o zasadzie ostrożności. Tu macie Państwo przedstawioną dokładną definicję zasady ostrożności. To jest zasada, która jest stosowana w ocenie zarządzania ryzykiem. No i ona jest stosowana wtedy, gdy brakuje szerokiej wiedzy naukowej do uzasadnienia podejmowanych przez siebie kroków. W takim potocznym znaczeniu tego określenia zasady ostrożności, no to jest właśnie to, co mówiła pani radna Patena. Jest to zasada etyczna, zgodnie z którą jeśli istnieje prawdopodobne, chociaż słabo znane ryzyko negatywnych skutków nowej technologii, jest lepiej jej nie wprowadzać w życie, zamiast ryzykować niepewne, ale potencjalnie bardzo szkodliwe konsekwencje. Tak mówi polska Wikipedia. No, Wikipedia nie jest tekstem objawionym. Także jest to niewątpliwie pewne uproszczenie problemu, ale no można powiedzieć, że tak powiem w ogólności tą zasadę przedstawia dobrze, a już na pewno bardziej, że tak powiem, przemawia to przedstawienie niż to poprzednie, które Państwu pokazywałem, to dokładnie. W prawie unijnym zasada ostrożności jest wprowadzona do traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. I nawet jeszcze przed tym traktatem, czyli tym traktatem tak zwanym lizbońskim, no było jeszcze we wcześniejszych dokumentach. W Unii Europejskiej zasada ostrożności jest najbardziej no powiedzmy przestrzeganą zasadą przy ochronie środowiska. Ten ustęp drugi artykułu 191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wyraźnie ochrona środowiska opiera się na zasadzie ostrożności. I tutaj nie można z tym dyskutować. Nikt z tym dyskutować nie ma prawa, bo tak jest, będąc członkiem Unii Europejskiej, musimy przepisów Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przestrzegać. Jest, proszę Państwa, no, słynna rezolucja 1815, o której się coraz to mniej mówi, w 2011 roku, czyli rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, podała, prawda, że w odniesieniu do pól elektromagnetycznych, ta zasada ostrożności obowiązuje również w odniesieniu do pól elektromagnetycznych. No i tutaj się jeszcze podkreśla, że powinna być stosowana zasada ALARA przy ochronie przed polami elektromagnetycznymi, czyli ta zasada, tak nisko jak to jest racjonalnie dopuszczalne, która obowiązuje dla promieniowania jonizującego. Bardzo często, jak czytam rozmaite wystąpienia właśnie przeciwników polskich normatywów, czytam o... Mam dziwne wrażenie, że oni mylą dwa pojęcia. Pojęcie zasady ostrożności i tak zwane podejście ostrożnościowe. To jest niby, wyglądałoby, że niby jest to samo, ale to nie jest, proszę Państwa, to samo. Jak tutaj Państwo widzicie, podejście ostrożnościowe to jest takie pojęcie, które zostało
sformułowane w deklaracji z Rio. I ono jest jak gdyby złagodzeniem zasady ostrożności. Podejście ostrożnościowe mówi, że jednak trzeba bardzo uwzględniać przy tworzeniu rozmaitych przepisów, trzeba uwzględniać sytuację na przykład gospodarczą, ekonomiczną, społeczną danego kraju. No tak, tylko że zasada ostrożności tego nie uwzględnia. A my jesteśmy, należymy do grupy krajów, które mają właśnie w traktacie podpisały zasadę ostrożności. Więc nie ma co epatować i uzasadniać odejście od polskich normatywów tym właśnie, że podejście ostrożnościowe jest łagodniejsze od zasady ostrożności. No, proszę Państwa, rezolucja 1815, jak Państwo też zapewne większość z Was wie, jest mocno krytykowana przez mainstream, powiedzmy ten taki ochroniarski, bo jest oparta o bioinitiative. Tutaj padała kilka razy ta nazwa, to jest grupa 26 wybitnych, naprawdę bardzo wybitnych ekspertów z dziedziny bioelektromagnetyzmu, którzy analizując właściwie cały dostępny, sensowny, że tak powiem, dorobek naukowy, światowy, zaproponowali na koniec, no, po kilku latach, zaproponowali, żeby drastycznie obniżyć normatywy. I o ile teraz Państwo widzicie, no jest 10 ICNIRW, ja mówię do specjalistów zapewne, w związku z tym nie będę Państwu tam tych wszystkich rzeczy tłumaczył. Przepisy europejskie są oparte o wytyczne ICNIRW-u. ICNIRW mówi 10 watów na metr kwadrat, a Bioinitiative zaproponował 1 miliwat na metr kwadrat. Czyli to jest, te 10 watów na metr kwadrat jest 61 voltów na metr, a oni zaproponowali 100 razy mniej, czyli 0,6 volta na metr. To jest dziesięciokrotnie, te 0,6 to jest dziesięciokrotnie niżej niż mówią polskie przepisy. Powtarzam, 26 wybitnych ekspertów. No, prawda też jest, proszę Państwa, taka, że my nie uciekniemy od praktyki. 0,6 volta na metr jest to całkowicie nierealistyczne żądanie. Nie będzie możliwości jakiegokolwiek stosowania telefonów komórkowych czy drugiej, trzeciej, czwartej czy piątej generacji, jeżeli będziemy dopuszczali tylko i wyłącznie takie wartości. Jeszcze, proszę Państwa, no to też o tym apelu o moratorium już tutaj było omówione. 180 naukowców i lekarzy z 35 krajów wystosowało takie moratorium, w którym sugerują, aby wdrożenie technologii 5G ograniczyć do czasu, gdy naukowcy niezależni od przemysłu w pełni wyjaśnią potencjalne skutki dla środowiska i zdrowia. Także, no, mimo że to jest też oczywiście w czambuł potępiane przez operatorów ten apel naukowców, wydaje się on bardzo, ale to bardzo sensowny i z tego, co tutaj mówiły moje przedmówczynie, no wynika z aktualnego stanu wiedzy. Nie wiemy, my tak naprawdę nie wiemy, czy telefonia 5G będzie nam szkodziła. Bo no nie za bardzo wiemy, czy tak naprawdę nam szkodzi telefonia niższych generacji.
No, powiedzmy sobie, taka jest prawda. No, są zwolennicy tego, mieliśmy tutaj przykłady, że na pewno szkodzi. Jest mnóstwo zwolenników opinii, że nie szkodzi. Także te wątpliwości tutaj ciągle są. Ale zgodnie z zasadą ostrożności, ona, jak powiedziałem, obowiązuje, nie powinno się wdrażać nowej technologii przed zbadaniem, czy ona nie niesie dla nas ewentualnych szkodliwości. No tutaj właśnie to, co już mówiłem, że istnieją ludzie, którzy absolutnie twierdzą, że pola elektromagnetyczne, radiofalowe, mikrofalowe, fale milimetrowe i tak dalej, absolutnie nie szkodzą, że to jest wymysł przeciwników telefonii komórkowej i w ogóle tym nie ma sobie co głowy zawracać. No proszę Państwa, no IEEE, prawda, no tak, taką opinię też wydał, czyli bardzo poważne towarzystwo. Takim jednym z też najważniejszych, że tak powiem, argumentów operatorów jest to, że jeżeli nie zmienimy polskich przepisów, to 5G nie będziemy w stanie wprowadzić, bo polskie przepisy są zbyt ostre i wprowadzenie anten, przede wszystkim wprowadzenie anten milimetrowych, no bo tak jak mówiła pani dr Bortkiewicz, inne częstotliwości już istnieją, 700 MHz, powiedzmy tam 4 GHz będą stosowane, no i te 26 GHz. Te niższe częstotliwości, one no oczywiście też podniosą tło, ale no powiedzmy, to jest jak gdyby inna sprawa. Nas najbardziej interesowało, no myśmy pisali ten raport, jak mówiła pani radna Patena, myśmy pisali taki raport właśnie o falach milimetrowych. Zastanawialiśmy się właśnie, ile tego pola nowego wniosą fale milimetrowe. Czy rzeczywiście wdrożenie tego 5G nie pozwoli na dotrzymanie 7 V na metr? No bo to jest kluczowa sprawa, tak? Operatorzy mówią, że nie pozwoli, że wszędzie będziemy mieli przekroczenie 7 V na metr. No w związku z tym będzie trzeba bardzo rozbudowywać sieć. Będzie to bardzo kosztowne, wprowadzenie 5G. Nikogo na to, żadnego operatora na to nie będzie stać, a nawet jeżeli zainwestuje, to opłaty dla nas, użytkowników sieci 5G, będą tak ogromne, że nikt nie będzie, albo nie będzie chciał tego kupować, albo z torbami pójdziemy. No więc myśmy się zastanawiali, czy rzeczywiście to jest prawda. No od czego zaczęliśmy? No zaczęliśmy od ogólnopolskiego monitoringu pól elektromagnetycznych w środowisku. To jest znana forma właśnie monitoringu, wprowadzona rozporządzeniem ministra środowiska, wykonywana regularnie. I jak Państwo widzicie, tutaj są wyniki z 2014, 15 i 16 roku. No proszę bardzo, najwięcej co my tutaj widzimy, to jest mniej więcej 1,2 V na metr. Gdzie 7 V na metr? Mamy 1,2. Dobra, monitoring, co do monitoringu środowiskowego, są pewne, że tak powiem, pretensje, że metodyka tych badań nie jest najszczęśliwiej zrobiona, a szczególnie jeżeli chodzi o otoczenie stacji bazowych, bo pierwszy pomiar wolno robić dopiero w odległości zajście 200 metrów od stacji bazowej, co jest przecież w odległości między stacją bazową a 200 metrów mieszka bardzo dużo ludzi, w związku z tym no to nie jest, że tak powiem, miarodajne. No więc spojrzeliśmy na takie były, proszę Państwa, wyniki. Największe to były koło 3 V na metr. To są absolutnie maksimum maksimorum. Większych wartości pól elektrycznych w monitoringu nie stwierdzono. No więc w związku z tymi zastrzeżeniami co do metodyki monitoringu popatrzyliśmy na pomiary Instytutu Łączności, no, który jest głównym
takim naukowym wsparciem właśnie dla operatorów, dla Ministerstwa Cyfryzacji, dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej. No i co się okazało? No okazało się, proszę Państwa, że oni też praktycznie nie stwierdzili, mimo że bardzo chcieli, nie stwierdzili przekroczeń w zasadzie tego 7 V na metr. To znaczy oni próbowali, no ja niczego im nie zarzucam, oni po prostu mają inną nieco metodykę niż jest metodyka, którą zobowiązani są, według której zobowiązani są wykonywać pomiary ochroniarze, tak to nazwijmy. Bo ochroniarze mierzą szerokopasmowo. To jest sensowne, to jest to, że mierzyć szerokopasmowo, to jest wniosek nas, że tak powiem, ludzi zajmujących się skutkami zdrowotnymi. Człowiek jest anteną szerokopasmową. Człowiek nie jest anteną selektywną. W związku z tym trzeba robić pomiary szerokopasmowe. Jeżeli się robi pomiary szerokopasmowe, to wtedy tego przekroczenia tych 7 V praktycznie nie ma. No, jeżeli robi się pomiary selektywne, potem je się sumuje w kwadratach, prawda, tego, no to już jest sprawa nieco bardziej skomplikowana. Im tam 20 na kilkanaście tysięcy punktów pomiarowych, w 20 kilku punktach pomiarowych wyszło przekroczenie tych 7 V na metr, ale ja powtarzam, to jest, nie tak pomiarów się nie powinno robić i w związku z tym to 23 punkty na te kilkanaście tysięcy to jest naprawdę znikomy promil, w związku z tym no, problemu zdaje się wielkiego nie ma. No bo to w takim razie, no co z tego wynika? No należy w tych 23 lokalizacjach zobaczyć, czy czasem operatorzy nie zrobili błędu przy instalowaniu anten. Tutaj myśmy tam zwrócili uwagę na to, że w 20 na te 23 punkty, w których było przekroczenie, w 20 punktach tylko jeden operator odpowiadał za 90% tych przekroczeń. No co to oznacza? Nawet wtedy, kiedy to jest jego własna stacja, tak, że nie ma tam jeszcze oprócz niego innych operatorów na maszcie, no to coś jest nie tak. Ten operator powinien mocno się zastanowić, czy zrobił to porządnie i zgodnie z wiedzą inżynierską. A jeżeli nie potrafi tego zrobić, no to UKE czy GIOŚ no powinni mu to uzmysłowić, że powinien zrobić. Myśmy robili takie pomiary, znaczy takie symulacje tych wkładu od fal milimetrowych do obecnie istniejącego poziomu i wyszło nam, proszę Państwa, że tak naprawdę minimum 10 decybeli mamy zapasu. No, 10 decybeli to jest 100, tak? Czyli my naprawdę nie ma absolutnie żadnej potrzeby, żeby liberalizować te przepisy. 7 V na metr nam w zupełności wystarcza. Także, proszę Państwa, no podsumowując, polskie przepisy środowiskowe są no, spełnieniem zasady ostrożności. To według nas nie ulega wątpliwości. I wdrożenie 5G absolutnie nie spowoduje przekroczenia obecnie istniejących przepisów dotyczących ochrony środowiska. Ja tak na koniec mam taką uwagę, no myślałem, że może tutaj się zjawi ktoś, czy z Instytutu Łączności, czy z Ministerstwa Cyfryzacji. No. Bo najwyższa pora jest, żebyśmy się spotkali. Bo chłop swoje, baba swoje.
My mówimy, że nie ma możliwości przekroczenia. Instytut Łączności mówi, że nie ma możliwości wdrożenia 5G, bo zostaną wszędzie przepisy przekroczone. No i tu są wybitni specjaliści inżynierowie. No niech oni sobie raz dadzą wreszcie po razie i niech ustalą, jaka jest właśnie prawda, bo tak dłużej być nie może. No bo to zaczyna troszeczkę ośmieszać nas wszystkich, środowisko naukowe. Dziękuję Państwu.